Szymon Drewniak został wypożyczony do Górnika Zabrze. Pomocnik Lecha Poznań przy Roosevelta spędzi 12 miesięcy. Kolejosz w umowie zastrzegł sobie możliwość sprowadzenia piłkarza do Poznania po zakończeniu sezonu 2013-14. Drewniak nie zagra także w meczach przeciwko Lechowi Poznań, a Górnik będzie mógł skorzystać z opcji pierwokupu. O wypożyczeniu mówi drugi trener Lecha Poznań, Jerzy Cyrak. Chcieliśmy, żeby piłkarz miał szansę na rozgrywanie w większym wymiarze meczu, w większym wymiarze czasowym od pierwszej minuty. Tutaj przy optymalnym zdrowiu piłkarzy środek pola mamy bardzo mocny, jest duża konkurencja, stąd Szymon grywał mniej. Była szansa po meczu, znaczy w końcówce jesieni, ale no niestety na to, żeby więcej grał, no niestety w meczu z Krakowią doznał urazu i też nie mógł grać. Natomiast jeśli wrócą wszyscy piłkarze i będą wszyscy zdrowi, rzeczywiście może się zdarzyć tak, że będzie tej gry miał mniej. Liczymy na to, że wypożyczenie do Górnika da mu tą szansę, tam będzie się rozwijał i będzie ten krok robił do przodu, tak jak zakładaliśmy, tak jak liczymy na jego potencjał. Czyli tutaj nie szukamy na razie żadnych wzmocnień na tych pozycjach? Nie, to jest po prostu wynik dużej liczby piłkarzy na tej pozycji, dania szansy na to, aby się rozwijał, aby mógł grać więcej, w większym wymiarze i czekamy na to, że rzeczywiście tak się stanie i wróci w odpowiednim momencie do swojego macierzystego klubu.